Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i pozdrawiam. Już z wrocławskiego ratusza przygnała nas tutaj robota, bo za chwilę spotkanie i różne rzeczy się będą dziać, ale jeżeli macie chwilę, to zapraszam na krótkie spotkanie, powiem o tym, co się dzieje we Wrocławiu i nie tylko. Także bardzo serdecznie zapraszam. No ciekawe, sobota, 9:00. Przyjmuję usprawiedliwienia tych, którzy mówią, dobrze, jeszcze śpimy. Kiedy odpocząć, jak nie w sobotę? Choć do nazbyt długiego spania nie zachęcam, bo piękna pogoda. Piękna pogoda dzisiaj we Wrocławiu. Jutro ma być jeszcze piękniejsza. Cały przyszły tydzień ma być we Wrocławiu. Ma być we Wrocławiu ciepły i miły, także szkoda tracić dnia, kiedy można wykorzystać właśnie tą prawie wiosenną pogodę. My już jesteśmy też po treningu pełni energii do kolejnych działań. Także witam i pozdrawiam bardzo serdecznie. Widzę, że już troszeczkę osób wstało. Słuchajcie, dzisiaj jest sobota, 19 marca, imieniny Józefa. No i 24 dzień wojny. 24 dzień wojny. Wczoraj prezydent Zełenski powiedział, że Rosja zniszczy i niszczy wszystko to, co Ukraina osiągnęła w ciągu tych ostatnich 25 lat. I to niestety prawda. To niestety prawda. Oglądamy te wszystkie obrazki. Pani Magda pyta, czy ja odpoczywam. Tak, odpoczywam. Właśnie dzisiaj rano odpoczywałem, trenując, ale ponieważ mamy dzisiaj kilka rzeczy do zrobienia, dlatego już jesteśmy, dziewczyny mnie wygnały do ratusza, już pracujemy, mamy spotkania, mamy też ślub jakiś, no, w związku z tym jest co robić. A wieczorem spotykamy się z naszą młodzieżą na dwóch studniówkach, tak? Chcę podziękować też za to, co przy tej okazji studniówkowej, Pawle, to ich bal, ale chciałbym im podziękować za to wszystko, co dzisiaj robią. Także spotkamy się z młodzieżą wieczorem. Może uda nam się wspólnie nawet poloneza zatańczyć, choć macie tą przewagę nade mną, że wy ćwiczyliście, a ja nie. Ale wracam do tych słów prezydenta Zełenskiego, który powiedział, że Rosja niszczy i zniszczy w istocie za chwilę to, co udało się wolnej, niepodległej Ukrainie zrobić w ciągu 25 lat. Myślę, że większość z Państwa odwiedzała miasta na Ukrainie. Mi zdarzało się być i teraz w roli prezydenta i wcześniej pełniąc inne role zawodowe, inne funkcje bardzo często w Ukrainie i w Kijowie i we Lwowie. Po kilka razy w ciągu roku mieliśmy tam i dobrą współpracę taką i gospodarczą, oczywiście samorządową, ale także akademicką. Jeździłem do naszego przyjaciela, rektora jednego z uniwersytetów sportowych w Kijowie. No i z tych wszystkich relacji zawodowych przez lata zbudowały się po prostu takie relacje przyjacielskie. To było niesamowite miasto, niesamowity kraj. Kraj, który wymagał oczywiście jeszcze wiele do zrobienia, ale kraj, który się konsekwentnie przy tych różnych ograniczeniach, utrudnieniach, no i właśnie tym wielkim bracie, którego ciągle ograniczał, ten kraj się zmienił i jak widać budował swoją narodową tożsamość, budował swoją państwowość. Teraz w tej chwili jest to wszystko niszczone i jeżeli uda się w ogóle z tego wszystkiego wyjść, daj Boże, to kraj ten powróci z całą pewnością do tych lat, smutnych lat 90. Wszystko zostanie zniszczone. A wielki Władimir Władimirowicz stoi w Moskwie na stadionie i hucznie świętuje 8. rocznicę aneksji Krymu. Po prostu coś nieprawdopodobnego. A jednocześnie nasz przyjaciel, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, mer Lwowa, naszego miasta partnerskiego, pozdrawiam Wiązu w międzyczasie, pokazuje i pisze o tym, że w ciągu czy od początku agresji, inwazji na Ukrainę zginęły setki dzieci. Setki dzieci zginęły. Osób zginęło, jak wiemy, zdecydowanie więcej. Ja koncentruję się w tej chwili tylko i wyłącznie na dzieciach. O tym dzisiaj pisze Andrzej Sadowy.
I to są rzeczywiście najsmutniejsze obrazki. Ja wam opowiadałem, jak wczoraj miałem tutaj spotkanie z dzieciakami, no bo to taka młodzież szkolna, szkół podstawowych, którzy przyjechali już po rozpoczęciu działań wojennych, uciekając z bardzo różnych miast Ukrainy. I no to są smutne historie, kiedy nagle jest się, prawda, wyrwanym ze swojego środowiska, ze swojego domu, ze swojej szkoły, kiedy ci bomby gdzieś tam świszczą nad głowami. No myślę, że to są traumy, które zostają na całe życie. Nawet jestem w tym przekonany, że tak jest. Tym bardziej dziękuję za wasze, nasze wsparcie i poszło jeszcze. Janek, jesteś na dworcu, tak? Jest nasz dyrektor, Jan Bujak na dworcu. Dziękuję właśnie moim wszystkim współpracownikom, kadrze kierowniczej. Są obecni na dworcu PKP dzień i noc, podobnie jak i wolontariusze. Koordynujemy część zadań. Noc na dworcu upłynęła tak dość spokojnie. Oczywiście jest raz większy, raz mniejszy ruch, ale to wszystko jest na bieżąco jakoś układane. No i właśnie, ale to wszystko praca tych, którzy tam są, także bardzo serdecznie wam za tę pracę dziękuję. Janku, jak chcesz coś napisać nam, jak tam na dworcu, to napisz. Słuchajcie, do Polski przybyło już ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy, natomiast numer PESEL otrzymało, tak, a przecież ta akcja trwa za raptem kilka dni, numer PESEL otrzymało już w całym kraju ponad 120 tysięcy Ukraińców. W sensie we Wrocławiu do tej pory my zrealizowaliśmy tylko w ciągu ostatnich 2 dni 1,5 tysiąca numerów PESEL. 10 tysięcy osób zostało zakolejkowanych na najbliższe 4 tygodnie. 10 tysięcy osób. Bardzo proszę w związku z tym o wyrozumiałość i o zrozumienie tej wyjątkowej, krytycznej, no wojennej sytuacji. My staramy się tak ten ruch i pracę organizować, aby wszyscy mogli zostać obsłużeni, no, oczywiście także szybko, ale no, przy takich liczbach to po prostu jest niemożliwe, dlatego tak mocno liczymy na mobilne punkty, które mam nadzieję, że zgodnie z zapowiedziami rządu pojawią się w przyszłym tygodniu także we Wrocławiu. Póki co, uwaga, tylko ostatnie 2 dni 1,5 tysiąca numerów PESEL, a 10 tysięcy osób jest zakolejkowanych. To pokazuje też skalę osób, która tutaj do Wrocławia przejechała. Tu już jest dobrze ponad 100 tysięcy. Dobrze ponad 100 tysięcy. Myślę, że duża część po prostu tutaj zostanie. Tak, wczoraj było jak każdego dnia od 24 dni pojawiają się te akcenty ukraińskie w mojej także działalności. Wczoraj poza tym spotkaniem z podopiecznymi świetlicy, którą prowadzi Odra Centrum, której bardzo za to wszystko dziękuję. Byliśmy na pierogach w Concordii Design na Wyspie Słodowej. Tam panie z Ukrainy kolejne dni robią bardzo różne pierogi smaczne, a pieniądze ze sprzedaży tych pierogów zasilają oczywiście działania pomocowe na rzecz Ukrainy. Także jeżeli ktoś chciałby dobrze zjeść, a przy okazji zrobić coś właśnie dobrego, to z całą pewnością to jest dobry adres. Raz jeszcze Concordia Design na Wyspie Słodowej. A nasz dyrektor Janek pisze, że jest ruch, odprawiamy kolejne busy i lokujemy we Wrocławiu. Bo ten ruch przyjeżdżających odkłada się w następujący sposób. Część zostaje we Wrocławiu, albo część korzysta z tymczasowych miejsc noclegu, jakby czekając i rozważając, gdzie dalej, a niektórzy od razu wyjeżdżają ze Wrocław. Staramy się im wskazywać także te lokalizacje tutaj wspólnie ze służbami wojewody, które zostały przygotowane na terenie innych samorządów. Ta relokacja jest niezwykle istotna, ponieważ jak wielokrotnie mówiłem, no my nie będziemy w stanie sobie z tym dużym uchodźczym ruchem sami we Wrocławiu poradzić. Dlatego tak ważne jest, aby cudzoziemcy z Ukrainy także wyjeżdżali do innych miast. Dobrze, to jeżeli chodzi o te sprawy, one będą z całą pewnością jeszcze dzisiaj przez nas w różnych rozmowach. Przed chwilą skończył się jeden sztab, później kolejny. Będę was informował o tym wszystkim, co się dzieje. Chciałbym jednak teraz w tej części króciutko skupić się na tym, co się dzieje we Wrocławiu. Dobra informacja z wczoraj, bardzo się z tego cieszę, bo wiecie, że remontujemy dzisiaj 3 mosty pomorskie.
Tak, most północny, most środkowy, most południowy. Duże zadanie, ponad 70 milionów złotych. Bardzo, bardzo trudne zadanie, bardzo takie, ja bym powiedział, szczegółowe od strony konserwatorskiej, bo to są mosty, które są chronione właśnie konserwatorsko, stanowią takie nasze dziedzictwo historyczne, w związku z tym trzeba co do detali je jakby odtworzyć, przywracając im tą pierwotną formę. To nie jest łatwo. Jak wiecie, ściągnęliśmy tą obrzydliwą rurę, która była ciepłowniczą, która była przywieszona do tych mostów. Poprowadziliśmy ją pod dnem Odry w takim specjalnym betonowym kanale. No, mosty robimy, natomiast robimy także torowisko od mostu północnego, tam już fragment torowiska i ulicy w stronę ulicy Dibuła i Cybulskiego Dibuła, ale ogłosiliśmy przetarg, o tym mówiłem, na całość ulicy Pomorskiej. No i to jest duże zadanie. Tam trzeba zrobić absolutnie wszystko. To jest ulica, która nie była ruszana od wojny, w związku z tym trzeba ją w istocie całą wypatroszyć, że tak powiem. Tak, trzeba uporządkować sieci, które biegną pod ziemią. Trzeba zrobić nowe torowisko, trzeba zrobić nowe chodniki, nowe ścieżki rowerowe, nowe nasadzenia, trzeba zrobić skrzyżowania. No, bardzo duża inwestycja, ale niezwykle ważna, ponieważ to jest ulica, która łączy północne osiedla z centrum miasta. No i cieszę się, że po pierwsze udało nam się ten przetarg ogłosić, po drugie, że dostaliśmy pieniądze z Polskiego Ładu na realizację tego zadania. No i że zgłosiliśmy, nie będę teraz mówił o szczegółach, bo to nie czas i nie pora, ale wczoraj, jak otworzyliśmy przetarg, okazało się, że mamy 6 ofert, z czego 4 oferty mieszczą się w tym zakresie cenowym, który my założyliśmy. I to jest dobra informacja, bo to oznacza, no, z dużym prawdopodobieństwem, że uda się ten przetarg rozstrzygnąć. Oczywiście później pozostają jeszcze kwestie przewidziane w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych. Ktoś się może od takiego rozstrzygnięcia odwołać do Krajowej Izby Odwoławczej. To trwa tygodnie, oby tygodnie, a nie miesiące, bo bardzo różnie to wygląda. No ale na końcu KIO, czyli Krajowa Izba Odwoławcza, rozstrzyga, jak ma być, czy podtrzymuje ten wybór i rozstrzygnięcie zamawiającego, czy też każe przetarg z różnych powodów powtórzyć. Albo, a jeżeli jest to pierwsze rozstrzygnięcie, no to wówczas już jest otwarta droga do tego, aby podpisać umowę. Także bardzo się cieszę. To informacja też dla tych wszystkich, którzy interesują się po prostu wrocławskimi drogami i co się na nich dzieje. A na wrocławskich drogach dzieje się wyjątkowo, wyjątkowo dużo. To nie jest tak, że dbamy tylko i wyłącznie o transport publiczny, o tramwaje, o autobusy, o nowe torowiska, o nowe składy, o nowy tabór tramwajowy czy też autobusowy. Przypominam, budujemy przeprawę przez Oławę i Odrę na Wielką Wyspę, tak zwaną Aleję Wielkiej Wyspy. Budujemy obwodnicę Leśnicy. Pokazywałem wam w tym tygodniu, jak powstaje wiadukt nad torami kolejowymi, którym będzie można właśnie bezkolizyjnie minąć Leśnicę, bądź też pojechać w kierunku naszego terminala lotniczego. No, mnóstwo się dzieje przy okazji także tych budowy nowych torów. Przecież modernizujemy drogi. I chodniki, i ścieżki rowerowe. No, staramy się tam, gdzie to jest możliwe, robić te rzeczy w sposób kompleksowy. Chociaż to nie jest tak, jak ktoś wczoraj napisał: no, panie prezydencie, to prawie trzy lata temu rozpoczął pan remont mostów pomorskich, a teraz chce pan robić ulicę Pomorską, to nie można było tego zrobić naraz. No nie można tego było zrobić naraz, ale to rozumiem, że mówi ktoś, kto ma prawo po prostu nie wiedzieć, jak te rzeczy się realizuje. Najprawdopodobniej nigdy takiego zadania nie zrealizował i chyba raczej nie zrealizuje, ale to nie jest wszystko takie po prostu najlepiej wszystko, prawda, naraz, bez oglądania się na to, czy są pieniądze, czy nie ma pieniędzy, czy są projekty, czy tych projektów nie ma. Znaczy, tego typu zdroworozsądkowe myślenie należy po prostu przy tego typu sprawach wyłączyć, bo to tak się nie da. Tak to można sobie, wiecie co. Dobra, nie będę się nakręcał, ale
ale dziwię się, bo poziom wiedzy obywatelskiej w ogóle jest mega niski. Jest mega niski. Takie jakby, nie wiem, no oczywiste rzeczy gdzieś nie docierają. I wszystko pomimo tego, że ostatnie 3 lata pokazały nam, jak życie bywa różne, zmienne, jak potrafi, że tak powiem, demolować pewien ład w istocie z dnia na dzień, to dalej nie brakuje takich, którym się wydaje po prostu wszystko mega proste. Sami nie mając przy tym żadnych wielkich doświadczeń. No ale cóż, no tak może po prostu jest, nie ma się na to co uważać i nie ma się tym co podniecać. No ja, mnie to ciągle jednak jakoś porusza, no nie umiem sobie z tym do końca poradzić. A najgorsze jest to, że wielu nie chce po prostu słuchać. No nie chce słuchać i nie chce rozumieć tego co się mówi, co wynika z doświadczeń tych, którzy się tymi sprawami zajmują całe lata. Cóż, wszystkich, że tak powiem, tych rzeczy nie nauczymy, z całą pewnością. Ale ja się cieszę, że Włocław się zmienia i też wy to widzicie, spotykam idąc, ja dużo chodzę po mieście, w związku z tym często można mnie, prawda, w różnych miejscach spotkać, spotykacie mnie, potwierdzacie, że wszystko jest ok. Wczoraj też taka bardzo fajna sytuacja, pozdrawiam tą panią w takim starszym wieku, mijaliśmy się gdzieś tam na mostach przy hali targowej. I pani mówi: o panie prezydencie, jak miło pana spotkać na żywo. Dziękuję za to wszystko, co pan robi. No i to ja dziękuję. To ja dziękuję za te słowa, bo ja tych słów także potrzebuję, żeby mieć taką energię. A ja akurat, jak wiecie, jestem Wańka Stańka, w związku z tym ja tej energii mam dużo, ale takich słów nigdy za wiele. One są potrzebne, one jakby wzmacniają to przekonanie, że no to sprawy idą w tym kierunku, w którym iść powinny, choć już mówiliśmy o tym wielokrotnie, że to jest szalenie trudna kadencja, pełna wyzwań, pełna wielu różnych uwarunkowań, na które nie mamy wpływu. A mimo to właśnie te rzeczy idą dalej i za to wszystko też chciałbym Wrocławianu bardzo serdecznie podziękować. Pani Ania pyta, czy się doczekamy Jerzmanowskiej i Kośnego. Rozumiem, że w związku z pracami, które robi MPWiK, czyli kładziemy tam kanalizację. No doczekamy się. No jest harmonogram i doczekamy się. No to oczywiście, że się to doczekamy, tak? Ale to nie jest tak, jakby pani, nie wiem, czy pani też by chciała w 5 minut to wszystko zrobić. To nie, to tak się nie robi. Ale doczekamy się, spokojnie. Co jeszcze? A właśnie, pewnych rzeczy się już doczekaliśmy, bo dobre wieści są z pracy Jana Pawła II. Tydzień przed terminem udało zakończyć nam się trzeci etap prac. On zakładał wymianę skrzyżowania torowego, nawierzchni oraz uszczelnienie delatacji przejścia podziemnego, które tam się znajduje. Tym się akurat zajął zarząd dróg i utrzymania miasta. No i dzisiaj ruch kołowy wraca w tym miejscu. Tydzień później z kolei będziemy robić czwarty etap na tym dużym placu. Jak pamiętacie, podzieliliśmy i etapujemy prace torowe właśnie w obszarze placu Jana Pawła II, tak aby cały czas zachować przejezdność dla aut, dla komunikacji publicznej. Wiąże się to oczywiście z chwilową korektą trasy tramwajowych, no ale to jest konieczne i niezbędne. Duże skrzyżowanie, bardzo duże skrzyżowanie, kluczowe, ważne, ale te prace tam są konieczne do zrobienia. A tym razem będziemy robić te prace torowe od strony mostu Sikorskiego. No i praca wre także na całej długości powstającej nowej trasy autobusowo-tramwajowej na nowy dwór. Każdego dnia pojawiają się nowe tory. Już nasadziliśmy kilkaset drzew, wymieniamy kanalizację także przy tej okazji, bo tak jak u was wielokrotnie informowałem, przy tej okazji także wiele innych dodatkowych rzeczy się dzieje, często takich, które nie widać, bo to są prace ziemne. No i mam nadzieję, że wszystko będzie zgodnie z planem i pierwszy tramwaj na nowy dwór pojedzie zgodnie z założeniami w roku 2023. Możecie zaobserwować, jak
Wykańczamy w tej chwili ten 160-metrowy długi wiadukt w ciągu ulicy Strzegomskiej. On znajduje się na wysokości Wrocławskiego Parku Technologicznego. No i dzięki nim tramwaje, ale także autobusy. Autobusy będą bezkolizyjnie przejeżdżały nad torami kolejowymi, co pozwoli uniknąć korków, nie stać na przejazdach. Tak jest, SP50 na czeskiej. Tak, stara 102. Wszystko się zgadza. Po kolei, na razie blok sportowy, a później mam nadzieję, że kolejne obiekty tej szkoły będziemy robić. No wszystkiego naraz się po prostu nie da, bo nie mamy tyle pieniędzy. No dobra, czyli mam nadzieję, że widzicie, jak wygląda postęp prac na trasie autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór. A z takich mniejszych rzeczy, ale ważnych, to pas zieleni na ulicy Bystrzyckiej przy ulicy Kwiskiej był zniszczony i rozjeżdżony przez samochody kogoś, ale to się właśnie zmieniło, ten teren został wykorytowany, został usunięty gruz, nawieźliśmy ziemię, ułożyliśmy nowe obrzeża, no i potem wkoczyła nasz zarząd zieleni miejskiej, zamontowaliśmy paliki, została zasiana trawa, no i w ten sposób także nawet takie niewielkie miejsca na osiedlach próbujemy rewitalizować. Oczywiście lepiej byłoby, gdybyśmy tak nie parkowali, jak ci, którzy rozjechali ten teren, bo to nie moje auto akurat ten teren rozjeżdżało. No, powinniśmy także w ramach kontroli społecznej zwracać sobie po prostu na to uwagę. No, jak można stawać na terenie zielonym? No, zwracajmy sobie proszę na to uwagę. Słuchajcie, w sobotę, niedzielę przypominam, że na placu Nowy Targ Włocławski Festiwal Food Trucków i Weekend Rzemiosła. A będzie także Ekostraż, która będzie wtedy organizowała zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy do ratowania zwierząt z terytoriów objętych wojną. Także jeżeli ktoś chce wesprzeć zwierzątka, to oczywiście zachęcamy. Sobota 12.22, niedziela 12.21. Słuchajcie, i co jeszcze ja wam chciałem powiedzieć? A, no dzisiaj zapraszamy na Światowy Dzień Wody 22 marca. No, tam akurat ja będę na Placu Solnym od godziny 13. Jeżeli ktoś będzie chciał dostać wodę, to zapraszam. 22 marca widzimy się na Placu Solnym o godzinie 13. Dowiemy się także, jak prawidłowo segregować śmieci dzięki naszej spółce Ekosystem. No a w sobotę, Boże, tego właśnie 22 na Placu Solnym mamy 1000 trita nowych butelek, to słowo, tak? Trita nowych butelek z wodą do rozdania, no właśnie tą wodę będę rozdawał, także wpadajcie. No a niedziela, czyli jutro, słonecznie, wiosenny dzień, może się spotkamy, co? Ja będę biegał. Ja zamierzam, tak jak dzisiaj rano, poćwiczyć, pobiegać, także jutro też będę biegał. Może uda nam się gdzieś spotkać na ulicach Włocławia, może uda nam się porozmawiać, może gdzieś tam sobie siądziemy i wypijemy wspólnie kawę. Do takich zawsze rozmów o Wrocławiu zapraszam. Powiem wam, że nie ma fajniejszej historii niż ta, jak biegnę i ktoś mnie zaczepie, zaczynamy sobie rozmawiać o różnych fajnych rzeczach. No. Później to sprawia, że 17 czy 20 km biegnę przez 4 godziny, ale nic to, te wszystkie rozmowy, spotkania są dużo ważniejsze. Tak to przecież powinno wyglądać na co dzień. I wszystko byłoby naprawdę super, gdyby nie to okropieństwo wojny, które dzieje się za naszą wschodnią granicą. Także pamiętajmy o naszych przyjaciołach Ukraińcach. Przyjmujmy, oni chodzą tutaj po ulicach Wrocławia, oni chodzą po rynku, oswajają to miasto, oglądają, przyglądają się. Niewiele z sobą udało im się zabrać. Zostali, tak jak powiedziałem, brutalnie po prostu wyrwani ze swojego takiego domowego, zawodowego, szkolnego środowiska. Musieli nagle uciekać. Właśnie przyjechały już do nas pierwsze dzieciaki. Mówiłem wam, no właśnie, pani dyrektor Maćkowska jest, pani dyrektor, pani Aniu. Tak, dzisiaj widzimy się między innymi na studniówce w 14 LO. Podpytywaliście, czy będę tańczył poloneza. Wszystko wiem. Mi muzyka w tańcu nie przeszkadza, jak wiadomo. Także możemy coś potańczyć.
No bo mamy cudowną młodzież. Mamy cudowną młodzież w naszych wrocławskich liceach, nie tylko w szkołach podstawowych. Warto z nimi po prostu być, warto z nimi rozmawiać. No właśnie, ale wracam jeszcze do Ukraińców, którzy są we Wrocławiu. Słuchajcie, naprawdę przez dworzec główny przeszło już dobrze 150 tysięcy osób. Część osób wyjechała, część została relokowana do innych miast tutaj regionu dolnośląskiego. Ale stwórzmy dobre warunki tym, którzy tutaj przyjechali. Bądźmy wyrozumiali, kiedy na przykład idziemy do urzędu i widzimy chwilowo dłuższą kolejkę. No tak jak wam powiedziałem, no 10 tysięcy osób mamy w tej chwili zakolejkowanych, mówiąc tak mało elegancko, w sprawie nadania numeru PESEL. No, tak to po prostu, mówię, wygląda w sytuacji nadzwyczajnej. To nie są przecież sytuacje codzienne. Nikt tych sytuacji nie planował, nikt tego nie chciał. Tą sytuację wywołała wojna i napaść Rosji na Ukrainę. Także bardzo proszę, żebyśmy o tym pamiętali. No to co? To my lecimy, bo tu już na mnie dziewczyny kiwają. To w takim razie do zobaczenia. Będziemy w kontakcie, my lecimy do dalszych obowiązków. Dziękuję, że byliście. Dobrego, słonecznego, spokojnego dnia. Mam nadzieję, że gdzieś się tam będziemy przecinać na ulicach naszego kochanego miasta, które się zmienia każdego dnia. I wiecie, że jestem nieobiektywny, bo jestem prezydentem chwilowo, a po drugie jestem urodzony wrocławianinem, ale kocham to miasto nad życie i jego mieszkańców. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, dziękuję. Hej, hej.